Cię serdecznie na kanale Holistyka. Jest mi niezmiernie miło, że wpadasz. Zapraszam Cię na praktykę z wykorzystaniem kostek. Przynajmniej dwóch kostek będziesz dzisiaj potrzebował. Także chciałabym Ci pokazać w tej owej praktyce, na ile sposobów oraz właśnie na jakie sposoby możesz wykorzystać kostki. Zarówno do wsparcia Ciebie w danej pozycji lub do pogłębienia danej pozycji. Ok? Widzimy się na macie. Więc tak, pierwszą pozycją, od której sobie zaczniemy dzisiejszą praktykę, będzie balasana, czyli pozycja dziecka. A przenieś sobie kolana do zewnątrz, duże palce u stóp razem i przeniesiemy sobie kostki pod nasze dłonie, czyli wyciągnij kostki tutaj przed sobą, przenieś dłonie na kostki i powoli, powoli opuść tułów w stronę maty. Czoło wędruje również w stronę podłogi, biodra w stronę pięt i postaraj się całkowicie rozluźnić w tej pozycji. Okay. Bierzemy sobie 5 głębokich wdechów. Poczuj, jak z każdym wydechem Twoje ramiona, Twoje biodra, Twoja szyja się rozluźnia jeszcze bardziej. Jeszcze 2 razy. Powoli, powoli podnieś głowę do góry, przesuń bloki kostki w swoją stronę, tak aby móc na nich tym razem położyć swoje łokcie, dłonie złączone i znowu opuszczamy tułów do dołu. Może będziesz musiał sobie przestawić. Generalnie chodzi o to, żebyśmy czuli rozciąganie w naszych tricepsach, w naszych pachach. Jeżeli chcesz, możesz opuścić kciuki w stronę swojej szyi. Łokcie może popchnąć do przodu, a może zostać z rękami na górze. Musisz po prostu zobaczyć, w jakiej pozycji będziesz czuł najwięcej tego rozciągania. Trzy głębokie oddechy. Ostatni. Super. I powoli opuść dłonie na matę. Podnieś się do góry. Ok. Przenieś dłonie z powrotem na kostki. I będziemy poruszać się do przodu i przyciągać kostki do siebie. Ok. Czyli będzie to aktywne rozciąganie. Będziemy angażować całą górę naszego ciała. Czyli tak, weź wdech. I wydech, przesuń kostki do przodu, tułów opuść do dołu. Wdech, góra, przysuń kostki po macie w swoją stronę. Wdech i wydech. Wyciągnij kręgosłup mocno do przodu. Wdech, góra i wydech. Wdech, góra i wydech. Wdech, góra i wydech. Wdech, góra i wydech. Jeszcze raz. Wdech, góra i wydech. Super. Wdech, podnieś się do góry. Możesz zostać sobie w balasanie albo złączyć kolana razem. Będziemy rozciągać i wyciągać się na boki. Przeniosę się, będąc przodem do Ciebie. Także połóż sobie lewą dłoń na kostce i na wdechu wyciągnij się w lewą stronę, przesuń kostkę w lewą stronę i wydech, wróć do centrum, druga strona.
Klatka piersiowa otwarta, nam jest dal od uszu, szyja długa. Wdech centrum i wydech druga strona. Wdech centrum i wydech druga strona. I możesz nadal zostać w pozycji balasana, przeciągać się na boki. Już będziesz w stanie zejść nieco głębiej. I lewa strona, wdech, prawa strona. Wdech, centrum, super. I powoli złącz kolana, jeżeli miałeś je otwarte do zewnątrz. Kilka okrążeń ramionami do boku. Weź kostkę w dłonie. W ten sposób na wdechu przyciśnij swoje dłonie w stronę kostki. Na wydechu kręgosłup zaokrąglamy. Kostkę przenosimy przed sobą. Broda w stronę klatki piersiowej. Miednica podwinięta lekko do przodu. Wdech, przyciągnij kostkę w stronę klatki piersiowej. Naciśnij dłońmi na kostkę. Wydłuż kręgosłup do góry. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Super. Wdech. I rozluźnij kostkę. Przeniesiemy się teraz do pozycji psa z głową w górę, ale właśnie mając nasze dłonie na kostkach. Czyli przenieś sobie tutaj kostki na szerokość swoich ramion i powoli wyprostuj nogi i opuść biodra do dołu. Łokcie mogą być delikatnie ugięte, a może gdzieś powoli będziemy prostować nasze łokcie, ale nie tak całkowicie. Trzymamy. Ramiona z dala od uszu, szyja długa. I powoli kręg po kręgu opuszczamy kręgosłup do dołu maty. Ok, przenosimy sobie jedną kostkę pomiędzy nasze stopy. Jedną kostkę pomiędzy nasze dłonie. Ok. Wraz z wdechem będziemy podnosić ręce i nogi do góry, przyciskając nasze dłonie w stronę kostek, stopy w stronę kostki, którą mamy pomiędzy naszymi stopami. Okay? Wdech, góra. Wyciągnij mocno całe ciało. I wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra i zatrzymaj, oddychaj. I powoli opuść ręce i nogi do maty, rozluźnij całe ciało. Ok, super. Przenieś swoją kostkę z powrotem naprzód. Tym razem przeniesiemy się do pozycji sfinksa na kostkach, czyli przenieś kostki pod swoje przedramiona. Okay. Rozluźnij lędźwia, rozluźnij nogi, dłonie może opierają się na podłodze i zostaniemy chwilkę tak. Przenieś brodę w prawą stronę. Popatrz się w prawą stronę. Wdech centrum, wydech lewa strona. Wdech centrum, wydech prawa strona, wdech centrum, wydech lewa strona. Super, i teraz zapadając się na swoich ramionach, przenieś kostki przed sobą i wykorzystaj jedną kostkę, aby podeprzeć swoje czoło. Ok?
Czyli tutaj całkowicie staramy się rozluźnić. Głowa ciężko opada na kostkę. Zobacz, jaką musisz mieć wysokość kostki, żeby rozluźnić czoło całkowicie. Trzy spokojne oddechy. Powoli z wydechem podnieść głowę do góry. Przesuń dłonie pod ramiona, wdech, unieś biodra do góry. Przesuń kolana, podniesienie swoich bioder, a dłonie postaw na kostkach. Okay? Czyli przeniesiemy się do pozycji klęku podpartego, ale właśnie mając dłonie oparte na kostkach i zrobimy sobie trzy rundy pozycji krowi i pozycji kota. Wdech, rozluźnij brzuch, wyciągnij czubek głowy i kość ogonową do sufitu. Otwórz klatkę piersiową, wydłuż szyję i wydech, przyciągnij brodę w stronę klatki piersiowej. Podnieś łopatki do góry i oddal je z dala od siebie. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. Super. Wróć kręgosłupem do pozycji neutralnej. Podpiń palce u stóp, opuść biodra do dołu. Przeniesiemy się do pozycji Adunka Szwanasana, pies z głową w dół, nadal utrzymując nasze dłonie na kostkę. Okej, zobacz, może ta pozycja, ta wersja psa z głową w dół będzie dla Ciebie bardziej dostępna, bardziej wygodna. Gdzieś poczujesz właśnie długość swojego kręgosłupa, długość tyłów swoich nóg. Może Twoje pięty będą w stanie dotknąć maty, może nie, nieważne. Wydłużamy całe ciało. Jeżeli ślizgasz się na kostkach, po prostu przyciągaj je z powrotem pod dłonie w swoją stronę. Okej, wdech, popatrz się do przodu i powoli krok za krokiem przenieś się do początku maty. Okej, postaw dłonie na kostkę. Wdech, podnieś się do połowy, wyciągnij kręgosłup do przodu, ramiona z dala od uszu. I wydech, przeciągamy kręgosłup, pochylamy się do tyłu i staramy się przyciągnąć nasz brzuch, naszą klatkę piersiową w stronę ud. Może nadal opierając dłonie na kostkach, albo przenosząc kostki do tyłu. Wdech, Ardha Uttanasana. I wydech, albo obniżając kostki. Wdech, góra. I wydech. Okej, wdech, góra. I wydech. Super, ugnij lekko kolana. Przenieś sobie jedną kostkę pomiędzy swoje dłonie. I powoli, powoli podnieś się do góry, kręg po kręgu. Głowa podnosi się ostatnio. Okej. Kilka okrążeń ramionami do tyłu. Super. Biorąc wdech, przenieś kostkę pomiędzy swoje dłonie. Wyciągnij całe ciało, opuść ramiona z dala od uszu. I wydech, wyciągnij ciało w lewą stronę, do góry i opuść je w lewą stronę. Wdech, centrum, wydech, wyciągnięte ciało przenieś w prawą stronę. Wdech, centrum i wydech, lewa strona, wdech, centrum i wydech, prawa strona, wdech, centrum i powoli kostka wraca przez centrum Twojego ciała, a my pochylamy się do przodu, Uttanasana. Okej, super.
powoli odstaw sobie prawą nogę do tyłu. Lewa noga jest pod kątem, kolano jest ugięte. W sensie tutaj jest zachowany kąt 90 stopni. I trzymamy tę pozycję, wspierając się na kostkach, wyciągając kręgosłup do przodu. I wdech, opuść kolano do dołu. Podnieś tu do góry, może przenosząc swoje ramiona nad swoje biodra. Dłonie na kostkach. Biodra są w jednej linii i skierowane są do przodu. To jest nasz wdech. Wydech, podnieś kostki do góry i wyciągnij cały kręgosłup do przodu. Wdech, podnieś kręgosłup do góry, przenieś kostki do tyłu, otwórz klatkę piersiową. I wydech. Wdech. I wydech. Mocno wyobraź sobie, że ktoś ciągnie kostki z przodu. I wydech. Przepraszam, wdech. Teraz ktoś wyciąga kostki, tak jakby za tobą do tyłu, otwierając swoją klatkę piersiową. I wydech, pochyl się do przodu. Super, wdech. Podnieś się do góry, opuść kostki na matę. Ok, zrobimy sobie pozycję deski ze wsparciem kostek. Podwiń prawe palce, unieś prawe kolano do góry, wdech. Krok lewą nogą do tyłu trzymamy. Aktywne ciało, dłonie mocno wciśnięte w kostki, brzuch napięty, trzymamy. I powoli opuść kolana do dołu. Tym razem przeniesiemy sobie kostki pod nasze stopy. Czyli przechodząc do pozycji psa z głową w dół, tym razem będziemy mieć stopy na kostkach. Postaraj się przenieść kostki pod swoje stopy. W jakikolwiek sposób byś tego nie zrobił. Tak, żeby po prostu było ci wygodnie. Całe stopy na kostkach. Jeżeli pięty nie dotykają kostek, nic się nie dzieje, nic nie szkodzi. Odpychamy się tym razem od naszych rąk mocno. Szyja rozluźniona, patrzymy w stronę naszych stóp. Pilnujemy, aby nasze pięty chowały się za palcami. Ramiona rotujemy do tyłu, bicepsy idą do przodu, tricepsy do tyłu. Wyciągamy kość ogonową do góry. Trzy oddechy. Powoli wdech, przenieś głowę do przodu, popatrz się do przodu, zejdź z kostek, odsunie może do tyłu. I powoli krok za krokiem przenieś stopy do początku maty. Ok? Weź sobie jedną kosteczkę. I tym razem stań swoimi stopami na kostkę. Ok, super. I wdech, Ardha Uttanasana. Wydech, Uttanasana. Wdech, Ardha Uttanasana. Wydech, Uttanasana. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie za bardzo intensywna, za trudna, po prostu wykorzystaj kostkę lub dwie, robiąc wersję, którą robiliśmy wcześniej, ok? Czyli to jest nasza Ardha Uttanasana, a na wydech Uttanasana możesz zmienić ustawienie kostek, możesz przesunąć kostki za siebie do tyłu. Ok, i powoli podnosimy ciało do góry. Zabieramy ze sobą jedną kostkę. Wdech, ręce przodem, wyciągnij całe ciało do góry. Wydech, pochyl się w lewą stronę. Głowa jest pomiędzy ramionami. Wdech, centrum, wyciągnij boki tułowia, stopy mocno wciśnięte w matę. I wydech, druga strona. Wdech, centrum. I wydech, lewa strona, wdech, centrum, wydech, prawa strona, wdech, centrum i powoli kostka wędruje przez centrum. Przechodzimy z powrotem do pozycji Uttanasana.
wyciągając kręgosłup do przodu, się pochylając. Super. Kostki pod swoje dłonie, odstaw lewą nogę do tyłu. Prawe kolano ugięte 90 stopni, kolano jest tuż nad piętą, lewa noga wyciągnięta do tyłu. Aktywujemy naszą tylną nogę. Trzymamy dłonie, odpychają się od kostek. I powoli opuść lewe kolano do dołu, rozluźnij lewą stopę. Super, przenieś się na kostki. Wyciągnij kręgosłup do góry. Na wdechu przenieś kostki przed siebie, wyciągnij kręgosłup do przodu. I podnieś kręgosłup do góry, wyciągnij kostki za sobą do tyłu, otwórz klatkę piersiową. Wdech i wydech. Pochyl się do przodu, wyciągnij kostki przed siebie. Wdech, góra i wydech. Wdech, góra i wydech. Wdech, góra i wydech. Ok. Połóż kostki na macie. Przenieśmy się teraz do pozycji deski, ale właśnie ze wsparciem, podparciem naszych ramion. I teraz możesz tutaj sobie dowolnie dobrać wysokość kostek. Może będzie to taka wysokość bliżej. Trzeba dobrze położyć kostki. Moje kostki są nieco miękkie, więc nie są one aż tak stabilne. O, tak jest super. O, super. Podnieś palce u stóp. Podnieś kolana do góry. Pozycja deski. Głowa wyciągnięta. Szyja długa. Trzymamy. Spinamy mocno brzuch. Super. Druga opcja jest taka, że mamy kostki przeniesione na niższy poziom, dłonie przed kostkami i opieramy nieco do przodu. O, super. I tak samo przenosimy tułów, przenosimy nasze ramiona na kostki i trzymamy. Mocno spinamy brzuch, przyciągamy pępek w stronę krzyża. Odpychamy się od rąk. Nie opadamy całym ciężarem ciała na kostki, tylko cała góra jest trzymana przez nas. Ok, trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy kolana. Odpychamy się mocno od rąk. Podnosimy się do góry. Ok. Ok, kolejną pozycją będzie to pozycja, której nogi będą wyprostowane. Kosteczki przenosimy sobie pod nasze dłonie. W jakikolwiek, jakby w jakimkolwiek ustawieniu, zaraz sobie zobaczysz, w jakim ci będzie lepiej, w jakim stanie będziesz mógł zrobić to ćwiczenie. Więc kostki albo na płask, albo w pozycji pionowej. Ok? Chcemy mieć generalnie kostki w tej samej linii co nasze biodra. Więc będziemy starać się podnosić biodra do góry. Kolana są proste, kręgosłup prościutki, spinamy mocno brzuch i staramy się przyciągnąć miednicę do góry. Wydech dół. Zobacz, może będzie ci łatwiej w ten sposób. Wdech, góra. Wydech dół. Wdech, góra. Wydech dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Ostatni raz wdech, góra. I wydech, dół. Super. Ok. Jedziemy dalej. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało. Tak, kostki nie zawsze powodują, że ćwiczenie jest prostsze,
ale właśnie niekiedy pomagają nam pogłębić albo właśnie postawić tą poprzeczkę nieco wyżej. Kolejnym ćwiczeniem będzie Paschimottanasana. I tu generalnie mamy kilka opcji, w zależności jaki macie poziom, gdzie jesteście. I tak, jeżeli jesteście na początku swojej drogi, stawiamy sobie kosteczkę pod biodrami, nogi proste lub kolana lekko ugięte, palce przyciągnięte w stronę piszczeli, robimy wdech, wyciągamy ręce nad głową i wydech z prostym kręgosłupem, wyciągamy ręce do przodu, pochylając się do przodu. Ok, może powoli zaczniemy prostować nogi w kolanach. I zostajemy tutaj tak, może dłonie będą tu. Przyciągamy nasz brzuch w stronę ud. Mocno spinamy przody naszych ud, tak żeby ochraniać tyły naszych nóg. I powodować, że ta pozycja będzie bezpieczniejsza i właśnie pozwoli nam uniknąć jakiejś kontuzji. Ok, kolejnym ćwiczeniem, jeżeli chcesz pójść nieco głębiej, będzie wzięcie kostki i położenie jej za swoimi stopami. I znowu bierzemy wdech, wyciągamy kręgosłup do góry i wydech, staramy się uchwycić kostkę za naszymi stopami. Spinamy mocno uda. Super. Wdech, podnosimy tułów do góry. Ok, więc po prostu to były te dwie opcje. Super. Przejdziemy sobie teraz do pozycji bohatera. Więc przenieść swoje kolana do siebie. Stopy odstaw do zewnątrz. Postaw kostkę pomiędzy swoje stopy pod biodra. Jeżeli oczywiście nie potrzebujesz kostki i biodra schodzą Ci całkowicie do dołu pomiędzy swoje stopy, jak najbardziej po prostu nie używaj kostki w tym momencie. Zostajemy tutaj 3 oddechy. Jeżeli chcesz, możesz właśnie przenieść się do tyłu na swoje przedramiona albo całkowicie na plecy. Ręce za głową, zostać w tej pozycji. Kilka oddechów, zrelaksuj ciało. Staram się przyciągnąć kolana w swoją stronę, zaangażować nasze wewnętrzne strony ud, tak żeby przyciągać nogi do siebie. I powoli, jeżeli leżałeś na plecach, podnieś się do góry. Ok, dłonie przed tobą, wyciągnij jedną nogę do tyłu. Zmień nogę, wyprostuj drugą nogę do tyłu. Ok, super. I znowu kolejna odsłona pozycji krowiego pyska z użyciem kostki. Czyli staramy się z użyciem dwóch kostek właściwie. Staramy się usiąść na kostce i przenieść, na początku zaczniemy od lewego kolana, swoje lewe kolano do przodu, tak żeby właśnie było skierowane do początku maty. I ułożyć swoje prawe kolano tuż nad lewym. Stopy, kładziemy stopy właśnie na tych zewnętrznych partach. Jeżeli to jest zbyt intensywne, postaw całą stopę na macie. Ok? I co zrobimy z drugą kostką? Będzie to przeniesienie kostki za plecami. Więc tak, przenosimy kostkę w prawą dłoń, podnosimy prawą rękę do góry, uginamy ją w łokciu i staramy się uchwycić lewą dłonią kostkę z tyłu naszych pleców. Kręgosłup prościutki, wyciągnięty. Jeżeli oczywiście nie potrzebujesz kostki jakby w tej pozycji, bo twoje biodra całkowicie schodzą do dołu albo jesteś w stanie złapać się rękoma za swoimi plecami, jak najbardziej nie korzystaj z kostki. Co możesz zrobić, to możesz pochylić się do przodu i wykorzystać kostkę jako wsparcie dla twojej głowy. O, w ten sposób. Po
rozluźnij pozycję, rozluźnij ramiona i zmień stronę. Czyli albo zejdź z kostki, usuń ją po swoich bioder i zamień po prostu nogi, tak aby Twoja prawa noga, prawe kolano było skierowane do przodu, lewe kolano tuż nad nim, tak? Staramy się, aby kolana były w tej samej linii, biodra pomiędzy naszymi stopami. Znowu albo używamy kosteczki, staramy się rozluźnić biodra. Bierzemy kostkę w lewą dłoń, podnosimy lewą rękę do góry, uginamy ją w łokciu i staramy się uchwycić prawą dłonią lewą kostkę i zostać w pozycji krowiego pyska, gomukhasana, wyciągniętym kręgosłup szyja długa, twarz rozluźniona, rozpromieniona. Zostajemy w pozycji. Ok, i powoli, powoli wyjdź z pozycji, rozluźnij ramiona. Zejdź z kostki, odłóż kostkę na bok, rozluźnij biodra, postaw stopy przed sobą, ręce za biodrami, rozluźnij kolana w prawą stronę, kolana przez centrum w lewą stronę, przez centrum w prawą stronę, przez centrum w lewą stronę. Ok. I powoli, powoli przechodzimy już do naszych dwóch ostatnich pozycji, bardziej takich relaksacyjnych. Także połóż się na plecach, przysuń stopę pod swoje pośladki, do swoich pośladków. Stopy są na szerokość bioder. I teraz postawimy sobie kostkę na naszej kości krzyżowej, czyli pomiędzy lędźwiami, a pomiędzy kością ogonową, ok? Czyli unosimy biodra do góry, wdech i kładziemy sobie kosteczkę w jakimkolwiek sytapie chcemy, czyli albo na najwyższym, może na niższym, może no, całkowicie tak na płask, ręce wyciągnięte wzdłuż ciała, klatka piersiowa otwarta, szyja długa i zostajemy w tej pozycji, starając się rozluźnić, starając się po prostu pozwolić tej pozycji otworzyć nasze ciało. Rozluźnić ramiona, szyję. Kostkę, podnieść biodra do góry, tak żebyśmy mógł usunąć kostkę spod bioder, opuść biodra do maty, rozluźnij, przenieść kolana w prawą stronę, do centrum, w lewą stronę, do centrum, w prawą stronę, do centrum, w lewą stronę i teraz podłóż sobie kostkę pod prawe kolano. Tak, żeby ono zupełnie się rozluźniło, ręce przenieść do boku, a wzrok w prawą stronę. Starajcie się rozluźnić całe ciało.
kostkę spod prawego kolana, przenieś stopy na matę i rozluźnij kolana w prawą stronę i podłóż kosteczkę pod lewe kolano. Tak, żeby ono całkowicie się rozluźniło, opadło na tą kostkę. Jakbyś nie musiał go fizycznie trzymać, rozluźnij, żeby biodro przenieść głowę w przeciwnym kierunku do swoich kolan, dłonie otwarte do sufitu, klatka piersiowa rozluźniona, opada ciężko w dół, w stronę maty, tutaj się wszystko nam rozluźnia. Możesz sobie zamknąć oczy. Dwa głębokie wdechy. Przenieś głowę do centrum, wyjmij kostkę spod prawego, lewego kolana, odłóż ją na bok, wyciągnij nogi do przodu, ręce zostaw wzdłuż ciała, szavasana, rozluźnij całe ciało w dół, ułóż się wygodnie na łopatkach. Ok. Zamknij oczy. Jeżeli masz czas, zostań sobie w szavasanie od 3 do 5 minut. Jeżeli chcesz, to możesz zostać dłużej. Ja się z Tobą żegnam. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw mi łapkę w górę. Zostaw swój komentarz z jakimikolwiek wrażeniami, odczuciami, które miałeś po tej praktyce. Dziękuję Ci jeszcze raz. Mam nadzieję, że troszeczkę wprowadziłam jakichś nowych pomysłów dla Ciebie. Właśnie do wzbogacenia Twojej praktyki domowej. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się ciepło, pa, pa.